Dziękuję za 52 do rozdzielacza i przekroczenie linii mety z podłączoną prądownicą. Ochotnicy są tutaj nie do zastąpienia. Oni są najbliżej zdarzeń, najszybciej przyjeżdżają i od wyszkolenia, od posiadanego sprzętu zależy często ludzkie życie. I muszę powiedzieć, że jestem podbudowany, bo jak jeżdżę wczoraj właśnie byłem w powiecie choszczyńskim, odbywało się święto strażaków i tych ochotników i Państwowej Straży Pożarnej. I było kolejne przekazanie samochodu i jak ja widzę tutaj te nowe i coraz nowsze samochody, no to serce się raduje, bo to przecież nie tylko bezpieczeństwo dla tych ochotników, którzy podejmują te akcje ratunkowe, bo powiedzmy sobie prawdę, pożary to jest tylko 1/3, większość to są zdarzenia drogowe i pozostałe i te wyszkolenie strażaków i dobry sprzęt często są decydujące o życiu ludzi. Oczywiście w formie żartu, nie? No, okej, z petą. Nie, ale ja tak się mam na błędzie. No, jestem zbudowany tym, co widzę w poszczególnych gminach, co widzę dzisiaj tutaj, bo dzisiaj przecież mamy jednostki z 3 gmin, które uczestniczą, zmagają się w zawodach pożarniczo-sportowych. Jest to forma treningu doskonalenia się. I rozmawiałem właśnie przed chwilą ze strażakami. Oczywiście są różne problemy, a to gdzieś tam bramy brakuje. Widać tą troskę i tych ochotników o to, żeby jeszcze było im łatwiej działać. I wszystko trzeba zrobić, żeby im pomóc. Zobaczyła już swój bieg. Bardzo sprawnie. Hedynia również.